A tutaj przed studiem czeka kilkadziesiąt dziewczyn. Ja nie wiem, jak one się wydostały ze szkoły. Ja nie wiem, co one nabajerowały rodzicom, nauczycielom. Kilka stoi z mamami, więc mamy tutaj rządzą. Powiedz mi, jak to się robi? Daj mi receptę. Wiesz co? Recepta jest taka, że prócz muzyki, to znaczy, to jest recepta na fanów w takim wieku. Prócz muzyki, oni czasami, chodzi głównie długowłose, ładne dziewczyny, naprawdę. Potrzebują atencji. Potrzebują uwagi. Nie tylko kogoś, kto zaśpiewa im, poleci piosenka, tylko potrzebują uwagi, możliwości krótkiej rozmowy. Oczywiście ja też znam swoje granice, tak jak mówiliśmy, i nie oddam całego życia na to. Ale tam się dzieją straszne rzeczy. I gdyby ja sam w ich wieku, 15, 16, 17 lat, wyżej mniej, chciałbym mieć taką osobę, do której mógłbym napisać ten list czy e-mail. Co do listu w ogóle mam jeden, chciałem przeczytać. Dobra. Nawet jeśli ktoś tego nie przeczytał, jeśli nawet tego ta osoba by nie przeczytała, fajnie jest się wygadać. I przyniosłem jeden list, żeby zobrazować ci to, o czym mówię. Jest. To jest odpowiedź na twoje pytanie, jak to się robi. I o atencji, o której przed chwilą mówimy. I o jak straszne rzeczy dzieją się moim fanom. Oczywiście pisze osoba X. Będzie grubo. Dobrze. Coś tam wcześniej, szkoła, budowa ciała, śmieją się. I właśnie dlatego znów powróciłam do mojego starego nałogu. Cięłam się po brzuchu, bo był odstający i gruby, po biodrach, bo są za szerokie, po nogach, bo są grube. Uznałam, że każda część mojego ciała zasługuje na to, żeby była pokryta bliznami i ranami. Miewam nawet myśli samobójcze i coraz częściej chcę popełnić samobójstwo. Nie mam jednak uwagi. Dalej. I troszeczkę puder na siebie wyleję. I to właśnie ty jesteś tym głównym powodem, dla którego chcę skończyć z tym gównem. Jesteś dla mnie jedną z najważniejszych osób. Potrafisz poprawić mój humor małymi gestami, o których nawet nie masz pojęcia. Od dzisiaj kończę z tym wszystkim dla ciebie, dla siebie i dla innych. Trzymaj za mnie kciuki. XX. Jak się czuje chłopak, który czyta coś takiego? Wczoraj to przeczytałem przed snem, bo zawsze przed snem czytam tam kilka listów, bo mam ich 30 tysięcy. Napisałem od razu do tej dziewczyny. Jak już są tak grube akcje, to piszę na Facebooku, znajduję, to nie jest problem. Zdjęcie w tle zawsze jest jedno i to samo. Tak. I co można wiesz zrobić? Co, ja czuję się troszeczkę bezradny, ale jednak wiem, że pomagam. Najchętniej wszystkich tych ludzi wysłałbym do pedagoga szkolnego. Naprawdę, bo mi sam pedagog nieraz pomógł. I to wiadomo, wszędzie jest inaczej. Ale gdzieś tam to jest pierwsza pomoc, moim zdaniem. Jeśli do rodziców nie jesteś w stanie zwrócić się z tym, no to w szkole ktoś powinien to załatwić.